Dziadzia, alias hardkorowy papa. Don Dada, świeżo upieczony tarma. Rym składam, PDG wandal wymiatam. Ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, wiesz co jest grane? To pewne jak amen w pacierzu. Wyż się nie pozuj, wyż się wyluzuj. Ej, Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to Dziadzi orędzie. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to Dziadzi orędzie, ziom. Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń patowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, później własnego talentu. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia. Siemanko, czyli witajcie detalingowe świry w kolejnym takim odcinku. Moi drodzy, dzisiaj ogłoszenia parafialne. Pokażemy wam to, co zostało przygotowane przez ostatni, o Jezus Maria, przez ostatnie chyba lata tak naprawdę, można powiedzieć retrospekcyjnie, to co się działo, jak chodzi o markę Sweet Italian Cosmetics Ceramics Polishing. Cześć, witajcie detailingowy Dziadzia. Tak jak zauważyłeś, paczuszka od Swag Detailing, Swag Cosmetics, Swag Auto Detailing i gdzieś tam, tudzież na internecie, tudzież gdzieś tam, szwagier. Nie wiem, napisał do mnie właściciel tej marki, już mogę powiedzieć tak, no bo jakby nie było, ruszył z kosmetykami. Jest to osoba, która chyba na chwilę obecną, jeżeli chodzi o auto detailing na YouTubie, jeżeli chodzi o subskrybentów, ma ich prawdopodobnie najwięcej. Nie ma chyba osoby, która, jeżeli śledzi świat autodetailingu, nie zahaczyła się, gdzieś tam jeszcze się przewinęło o szwagra, tak? Serdecznie pozdrawiam ogólnie jego mościa. Napisał, słuchajcie, do mnie, słuchaj do mnie na Instagramie. Rzadko tam zaglądam. Minęło ponad tydzień chyba, jak zauważyłem wiadomość, że wypuszcza kosmetyki do autodetailingu, autokosmetyki. I czy nie chciałbym się pobawić? Oczywiście z chęcią. Kto by ja chciał się pobawić kosmetykami? Podkreślam, za darmo. Stwierdził, że wyśle mi za darmo, żebym sobie sprawdził. Tudzież też pewnie no poniekąd jest to reklama. Ale wiadomo, jak to Dziadzia, będę chciał być obiektywny co do chemii. Jak mnie się ogólnie pracowało tą chemią. I zaczniemy od czego? Od paczuszki właśnie. Bardzo ładnie zapakowana. Elegancko. To też jest ważne, jak będziesz miał wysyłaną paczkę. Pozwolę sobie mówić, od szwagra. O, tak może. No dobra, lecimy z tematem. Średnio ostry nóż. Poszło. Zobaczymy, jak to będzie zapakowane. I ogólnie, co jest w środku, bo nie mam pojęcia. Nie wiem. Tam się przyglądałem na stronie sklepu szwagra. No ceny są, no, konkretne. Ceny są konkretne, ładnie zapakowane w papier. Co my tu mamy? Pewnie będzie do skóry. Nie ma bata. Produkty, bo to najbardziej chyba na chwilę obecną, tak. Leather Cleaner, najbardziej chyba teraz to promuje. Gleba, kolejny produkt. Co my tu mamy? One Step Polish. O, pasta polerska, świetnie. Rewelacja, bardzo mnie to cieszy. Okej. Okay. Gleba. Co my tu mamy? Wow. Proszę. Naklejka. Zapakowane. Fajne torebki. Naprawdę. Fajne. Papierowe. Czyli ekologicznie można powiedzieć. Ale w środku już jest folia. Czyli po ekologii. O. I smycz. No proszę. No miło. Miło. Gleba. I co tu my jeszcze mamy? Tu mamy... Coś mamy. List do mnie. O, pewnie miłosny. No dobra, zobaczymy. Pewnie miłosny. Naklejeczki. O, no widzisz. Czyli z takimi opcjami. No i dobrze, no super. Okej.
bardzo ciekawie. To sobie schowam, gdzieś tam sobie nakleję. Tam mam na kolumnie tutaj w garażu, na głośniku, gdzie wszystkie naklejki sobie przyklejam. Dobra, to zostawiam tu, to wyrzucam. Czyli tak naprawdę trzy produkty, których pewnie jest pewny, jeżeli wysłał trzy. I co mamy, co mamy? Conditioner. Krem. Ostatnio bodajże chyba był film z tym produktem. Porównywał tak, odżywkę i wosk, z tego co kojarzę. No dobrze, i teraz tak, to gleba, nożyk niepotrzebny. Co do samych, słuchaj, buteleczek. Kurczę, myślałem, że... O, ale zapakowane. O ja, no dobra, świetnie. Taśma solidna, nie da się ukryć. Nie radzę sobie, słuchaj. W garażu mam 3 stopnie. Także też pisałem do szwagra, że testy tak czy tak pojawią się wiosną. Z tego względu, że muszę się tymi produktami pobawić. A później dopiero mogę cokolwiek, czy mnie osobiście fajnie się pracowało, czy rzeczywiście cena jest adekwatna do jakości, jeżeli chodzi o te produkty. Tego jestem bardzo ciekawy. I teraz tak, jeżeli chodzi o same butelki. Schludnie. Nie jest przegięte. Tutaj widzę, że podpis szwagra. Swag Autodetailing, tak, AD chyba tu jest, dokładnie. No, przyjemnie, ładnie opisane. Zastosowanie. Wszystko jest, nie jest za dużo, to mi się podoba, bo na przykład tak jak Elite Detailer, kurczę, tak nawalili tego wszystkiego, że ciężko się jest doczytać. A tutaj mamy wszystko, nie, przyjemnie, naprawdę przyjemnie, tu jest podobnie. Pasta też, o, tu jest nawet określone. Cutting mamy na raz, dwa, trzy, cztery, na piąteczce. Gloss na dziewiąteczce, czyli może być nieźle, może być nieźle. Powącham pastę. Super. Wiecie, co mi przypomina? Przypomina mi zapach dressingu od Vaxadit bodajże chyba. Ten limitowana edycja z brokatem złotym. No rewelacja. Tak, identyczny zapach. Nawet kolor by się zgadzał. Super, bardzo ładnie. Pomarańczowy, ekstra. No super. Zobaczymy teraz jeszcze kondycjoner, jaki ma zapach. Tak, typowo taki pod skórkę podchodzi. No dobrze, słuchaj, nie będę przedłużał. Chciałem ci pokazać, że pojawią się jakieś produkty od szwagra, że tak sobie pozwolę. Wstępnie całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemne, fajne buteleczki, naprawdę to tak schludnie zrobione. Oczywiście, jak to dziadzia, potrzebuje czasu, będę je gniótł, macał, dotykał, pieścił, wylewał, rozlewał, pił, mieszał. Zrobię wszystko to, żeby... Tak wstępnie, żeby sobie ocenić, czy rzeczywiście produkty, które wypuścił szwagier, są warte swojej ceny. No dobra, jeszcze raz pozdrawiam Swag Auto Detailing, czyli szwagra. Z mojej strony będzie to wszystko, wyczekujcie filmików. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia.